Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Daniel i jego kuźnia drukarek 3D. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link w opisie filmu, aby odwiedzić jego sklep. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj siódma część artykułu o... No właśnie, wojna obada. Gdzieś mi się zamknął artykuł, otworzył mi się już, dobra. Lećmy dalej z tematem. Mamy 908 rok 41. milenium i mamy incydent na Angstrom. Na świecie fabrycznym Angstrom lojaliści podjęli działania mające na celu powstrzymanie secesjonistów przed wyjątkowo znaczącym uzupełnieniem zapasów, zarówno w surowce, jak i w nowe technologie militarne. Niepodlegli i suwerenni władcy Dominium Angstrom to tak zgrzypi mój, mój, ten, mój wysięgnik do mikrofonu muszę go tu chyba naoliwić. Jak. Mm, Eee, właśnie, niepodlegli i suwerenni władcy dominium Angstrom, leżącym na wschodzie strefy Maelstrom, pozostali bowiem w konflikcie neutralni, odrzucając groźby i prośby o wsparcie obu stron. Magosi uważali to zwyczajnie za wewnętrzną rywalizację między dwoma imperialnymi frakcjami i nie widzieli najmniejszego powodu, żeby się w to mieszać. W związku z powyższym, świat mechanikum działał sobie niewzruszony, pożarami okolicznej wojny, operując jakby nigdy nic. Co za tym idzie, zamierzał uhonorować dawno zawartą umowę i dostarczyć swą co trzyletnią daninę na krawędź swego układu planetarnego, mając totalnie gdzieś, kto ją tam sobie odbierze. Oni ze swojej części się wywiązali. W przeszłości układ ten zapewniał strażnikom Melstromu świetnej jakości zasoby i wciąż to słudzy tyrana byli na lepszej pozycji startowej do odbioru precjozów. Czerwone Skorpiony i Salamandry opracowały w sekrecie plan połączonej tajnej operacji, która polegać miała na rozmieszczeniu elitarnej grupy szturmowej, która sabotażem uniemożliwi secesjonistom przejęcie towarów z suwerennego angstrom. W zamieszaniu i postępującym za nim zniszczeniu, mechanikus zirytowani wybuchem działań wojennych na własnej ziemi, zaatakowali obie frakcje i przepłoszyli je z granic swojego układu. Choć lojalistom wydawało się, że odnieśli strategiczne zwycięstwo, uniemożliwiając odbiór Daniny przez przeciwnika, to jednak nieoczekiwanym efektem było rozwścieczenie wyjątkowo wojewniczego odłamu mechanikus. Ci zainteresowali się pomijaną dotychczas wojną i skierowali swoje okręty i siły lądowe do odwetowych natarć na Galen i Ibis. Dopiero terańscy posłańcy zdołali interweniować i wypertraktować pokój. Pozostając ostrożnym, Karab Kuln podjął działania... Hmm, czy kaln. Nie wiem już nawet. Karap Kuln podjął działania wyprzedzające i skierował ogniste jastrzębie z Raptorus Rex na czele, aby stworzyć lojalistyczną blokadę wokół układu. Miała ona nie dopuścić do kolejnego wypadku, w którym choćby iskra okolicznych starć spada na wybuchowy temperament lokalnego mechanikus. Do 909 roku, 41 milenium lojaliści walczący po stronie imperium zdobyli realną kontrolę nad głównymi szlakami osnowy. Wewnątrz strefy Malstrom umożliwiło im to błyskawiczne przemieszczanie się po całym regionie, a co za tym idzie podbicie wielu powstańczych światów i posterunków. Następstwa incydentu na Angstrom skutecznie rozcięły strefę wpływów tyrana na pół, niczym wielkie energetyczne ostrze. Pozwoliło to wbić klin w siły secesjonistów, dzielących na tych, którzy pozostali w rejonie Endymion i tych w samym sektorze Badab. Tylko nieprzewidywalne siły zakonu Katów. Zdawały się teraz stanowić znaczące zagrożenie dla działań lojalistów poza enklawami secesjonistów. Począwszy od tego okresu, siły urona, drastycznie okrojone liczebnie, również z okrętów, zostały skutecznie osaczone. Wymuszono na nich obronę wokół kilku silnie ufortyfikowanych gromad gwiazd. Szansa na wykonywanie operacji innych niż szybkie upieszcze wypady, przeplatane odpieraniem kolejnych krwawych oblężeń, została stracona. W miarę jak 909 rok chylił się ku upadkowi. Do uszu imperialnego wywiadu zaczęły docierać wieści o narastającej u tyrana paranoi i coraz bardziej narastających aktów przemocy. Prowadziło to do zacieśniania powrozów, którymi spętane były planety, wciąż pozostające pod jego kontrolą. Zdolności operacyjne wojowników modliszki zostały zredukowane do tego stopnia, że mogli sobie pozwolić zaledwie na wojnę podjazdową, skierowaną przeciw prowadzonej przez ogniste anioły i synów meduzy operacji stłumienia rebelii. Sporadyczne, choć gdy już do nich doszło, to często krwawe starcia wciąż zdarzały się w układach Tranquility, Spokoju, i Iblis i Seagard. Royaliści ponieśli również dotkliwe straty, gdy grupa uderzeniowa wojowników modliszki wdarła się na pokład Polaris Rising. Zespół prowadzony przez Ahazre Derta Retta, e, wykazującego prorocze zdolności naczelnego bibliotekarza. Zdołał, zdołały, zesp zespół ten zespół zdołał w błyskawicznym natarciu na krążownik uderzeniowy Ognistych Aniołów uszkodzić główny reaktor plazmowy i komory z uzbrojeniem. Po wykonaniu zadania błyskawicznie wycofał się, pozostawiając okręt na łasce dwóch nadciągających orkowych kilkruzerów. Załoga stawiła zaciekły opór, wyłączając jeden z okrętów zielonoskórych z walki. Drugi z nich zdołał jednak przeprowadzić udany abordaż i hordy wyznawców Gorka i Morka zalały pokłady imperialnej jednostki. Moment ten wykorzystali wojownicy modliszki, którzy uderzyli na wycieńczonych już walką orków od flanki i doprowadzili do ich zniszczenia. Pozostałych przy życiu 37 ognistych aniołów internowano na Sigard 6, pozostawiwszy do opieki ich własnego konsiliarza i jego medyczne serwitory. Uszkodzony okręt został przez Astartes Sreta zabrany jako wojenny łup. Barbarzyński zakon Katów Wciąż okazywał się być cierniem u boku lojalistów. Konwoje padały ofiarą grabieży, patrole ulegały zniszczeniu, zresztą los wielu posterunków i placówek nasłuchowych niczym się nie różnił. Pojmanych lub unicestwionych zostało co najmniej 43 kupców i 11 okrętów wojennych. Zdarzały się akty zuchwalstwa, polegające na wypadach tak głębokich, że sięgały nawet światów Bellerophons, Fall i Kairo. Najkrwawsze działania spadły oczywiście na brutalny zakon minotaurów na południu strefy Melstrom. Przykładem jest zacięta bitwa pancerna stoczona na pozbawionym powietrza księżycu Uzeal w układzie Crow's World. E, mimo wszystko, lokalizacja bazy wypadowej Katów pozostawała przed lojalistami skrzętnie ukryta, a co za tym idzie, byli oni w stanie przeprowadzać wypady w trybie niemal natychmiastowym. Nękali czerwone skorpiony, nie odpuszczali minotaurom, maltretowali transporty. Wszelkie próby konsolidacji dotychczasowych zdobyczy, podejmowane przez podległe teże siły, były efektywnie powstrzymywane. Koniec 909 roku 41. milenium zdawał się wskazywać na powstrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się secesji, wojnie jednak do końca było daleko. Lojaliści byli doskonale świadomi, że następna faza kampanii będzie wyjątkowo brutalna. Nadszedł bowiem czas na pozbawione uczuć planetarne czystki, taktykę spalonej ziemi i apokaliptycznych w swej skali oblężeń. Przygotowanie takiej operacji wymagało czasu, a jeśli zwycięstwo miałoby przyjść w miarę gładko, to dodatkowo świeżych posiłków. Lord Wysoki Dowódca Karab Köln, który tak zresztą jak i jego doradcy, byli doskonale świadomi, że nie stać ich na zbyt długie preparacje. Każdy bowiem dzień pozwalał secesjonistom na wkopanie się głębień. Głębiej dołożenie na przedpole kolejnego worka z piachem, a może nawet na odtworzenie własnej zdolności bojowej i uzupełnienie strat. Oczywistym było, że wręczenie dowódcy pokroju Lufta czynnika tak ważnego jak czas, czas umożliwiający mu odbudowę, komfort planowania i przygotowań, byłoby błędem, na który nie wolno było sobie pozwolić. Początek roku 910 okazał się wręcz śmiertelnie spokojny, będąc typową ciszą przed burzą, która miała doprowadzić wojnę Badab do jej tragicznej konkluzji. Wiele z zakonów po stronie lojalistów poniosło znaczące straty i miały zostać zastąpione przez inne, o znacznie mroczniejszych renomach. Strefa Melstrom miała niedługo zostać nawiedzona przez rzeź, której nie widziano tam jeszcze nigdy w jej zagmatwanej historii. Przez sześć długich lat odizolowany układ Galen był trofeum, o które wielokrotnie toczono boje. System wielokrotnie przechodził z rąk do rąk, zmieniając swą terytorialną przynależność z lojalistów na secesjonistów i z powrotem. Najbardziej znaczącym starciem w tym rejonie kosmosu była duża bitwa, która wywiązała się między zakonem ognistych Jastrzębi a mieszaną grupą uderzeniową rebeliantów. W jej wyniku. Poza znaczącymi stratami poniesionymi przez obie strony, zniszczeniu uległy kopuły podtrzymujące życie na Galen 2. Doprowadziło to do masowej emigracji uchodźców na sąsiadujący świat graniczny Galen 6. Na osobisty rozkaz magistra Militum Karabakelna przekierowane siły lojalistów zostały, miały zaprowadzić na tej planecie porządek. Ten objawić się miał w starciu w proch najmniejszych choćby szans na opór w przyszłości. Oddział pacyfikacyjny wsparty został przez oddział Inkwizytora Kramnera, jednego z osobistych pomocników legata Inkwizytora Freyna, i otrzymał jeden ogranicznik związany z metodami, które wolno mu było wykorzystać. Planeta miała pozostać zdatna do zamieszkania, a przy życiu miała pozostać taka część populacji i infrastruktury, która wciąż mogłaby służyć imperialnej machinie wojennej. W związku z powyższym kalkulacje planów dotyczących odbicia świata zostały odpowiednio dowiązane do warunku czuwał nad tym Violent Call, żelazny wódz synów Meduzy, który otrzymał dowodzenie nad tym teatrem działań. Zakon rozpoczął od orbitalnego bombardowania wyznaczonych wcześniej stref lądowania na przedmieściach Starego Miasta, następnie zdesantowali trzy grupy uderzeniowe w sile kompanii, każda i otoczyli Metropolię niszcząc cały opór. Przez trzy kolejne dni i noce niczym pracowite mrówki synowi Meduzy uwijali się przy rozładunku zapasów, przyjmowaniu kolejnych astartes czy rozpoczynając prace fortyfikacyjne i budowę bastionów. O świcie Dnia Czwartego nienaturalny lęk i zgroza padły na kilka milionów pozostałych przy życiu obywateli planety. Ten strach był niczym innym, tylko doskonale opracowaną, opracowaną bronią, zakon, którą zakon nierzadko wykorzystywał. Bez żadnego ostrzeżenia rozpoczęto potężne natarcie złożone z transporterów Rhino i Razorback, taki wariant Rhino z uzbrojeniem, z na przykład z, bol z bolterami, landraiderów i ciężkich Dreadnoughtów, w powietrze zaś wysłano Landspidery. Tuż przy zieleni szmaragdowo opancerzonych widm śmierci postępowały szkarłatne kolory Himer i represorów Inkwizycji. To też rajno, ale posiada w burtach otwory strzelnicze do, dla przewożonego desantu. Z megafonów swoich pojazdów ci, których hiszpańskiej e, odmiany nikt się nie spodziewał, zażądali natychmiastowego oddania się w ich ręce całej populacji Galen VI i stanięcia przed niezwłocznym procesem. Reakcje na to wezwanie były zgoła różne. Niektórzy z mieszkańców samobójczych wręcz szale rzucali się w kierunku tego ucieleśnienia gniewu imperatora tylko po to, by zostać bez cienia miłosierdzia ścięci przez synów Meduzy, inni próbowali mm, skryć się w swych naprędce przygotowanych pozycjach obronnych. Kolejni próbowali w pośpiechu zbiec z miasta, wszyscy dzielili ten sam los. Tylko tych, którzy nie opierali się wcale, synowie Meduzy oszczędzali, takie mieli bowiem rozkazy. Ci szczęśliwcy nie wylewali łez radości długo. Zaraz po Astartes nadchodziła Inkwizycja, by internować ocalałych zaraz po pojmaniu w bastionach Świętego Ordo. Tam oczekiwać mieli na dalsze procesowanie i wyrok. Minęło pięćdziesiąt sześć godzin. Tyle czasu potrzeba było od rozpoczęcia natarcia do schwycenia Starego Miasta w pewnym uścisku imperialnej ręki. Wieści o tej masakrze prędko rozprzestrzeniły się po Galen 6 a całą terroru opadł na planetę. Nie minęło wiele czasu, nim miliony, tak tubylców, jak i uchodźców, wolały poddawać się, choć oznaczało to wyrok śmierci, niż żyć w strachu przed tym, co miałoby nadejść. Ruiny pierwszej spacyfikowanych metropolii przekształcono na obóz internowania i centrum procesowo-wywiadowcze dla populacji. Kampania galeńska okazała się ogólnym sukcesem pomimo zamordowania sporej części populacji starego miasta. Całkowite straty ludzkie były jednak niższe od tych, których spodziewano się w przypadku długiej, zakrojonej na planetarną skalę kampanii na wyczerpanie. Co zaskakujące, Ordoheretykus okazało się miłościwe i większość ludności świata została została raptem skazana na odpracowanie swoich grzechów do końca życia w pokucie za swe zbrodnie. Rezultatem było sformowanie z najtwardszych elementów społeczeństwa kilku świeżych legionów karnych, które przekazano w prezencie Departamento Monitorum. Pozostali trafili do Tyry przy odbudowie wojennych zniszczeń na samym Galen lub jakiejś innej planecie strefy Melstrom. Synowie Meduzy opuścili świat, pozostawiając go w formie istnej kolonii karnej, której mieszkańcy mieli spłacać swe wykroczenia przeciw imperium przez kolejne pokolenia. W 910 roku, 41. milenium. Nieoznaczony krążownik uderzeniowy kosmicznych Marines przybył do strefy wojny zupełnie wszystkich zaskakując. Identyfikował się starożytnym, jednak wciąż dopuszczalnym kodem autoryzacyjnym. Barwa jego pancerza sugerowała, jakby czerniony był niczym innym od płomienia. Nadciągnął Lewitus Vex, a na jego pokładzie siły, które miały stać się synonimem rozlewu krwi i najmroczniejszych w całej wojnie obadabczynów. Niezidentyfikowana siła kosmicznych Marines Przybyłaby zaoferować sprawie lojalistów pomoc. Twierdzili, że przybyli z odpowiedzią na wezwanie z samej tery. Wykorzystując wysoki gotyk, przedstawili swój zakon, używając swojej starożytnej, oficjalnej nazwy Carharodons, Astra lub też Carharodonii czy Kosmiczne Rekiny w niskim gotyku. Rozpoczęli od formalnego zgłoszenia się do lojalistów z prośbą o akceptację swojej obecności oraz i, oraz i zgodę, by do wojny dołączyć i upuścić trochę krwi. Zaraz po przybyciu ich dowódca Tiberos przedstawił inkwizytorowi legatowi, który nadzorował konflikt, oficjalne noty i patent wystawiony przez kilku wysokich lordów i z dawna zmarłych inkwizytorów. Te dokumenty oficjalnie nadawały zakonowi prawa i tytuły, poświadczając jego wiarygodność. Ponadto nowo przybyły dobrowolnie poddał się psychicznemu sądowaniu i testom genetycznym. Inkwizytor Legat zaświadczył za Karharodon Zastra, w tej sytuacji wysokiemu dowódcy Karabowi Kalnowi nie pozostało, jako magistrowi militant, nic poza włączeniem nowo przybyłego zakonu w szeregi swych wojsk. Mimo wszystko był on mocno sceptyczny w kwestiach dotyczących tego, gdzie leżała ich lojalność, fakt, że po długich wojażach, poza granicami imperialnego kosmosu odbiegali od kodeksu Astartes, wywoływał jego niepokój. Dodatkowo podejrzanym był ich nagły powrót właśnie teraz, Teraz, gdy przed wojną obada stał jej najbardziej śmiertelny i krwawy okres, jak drapieżniki, ściągnięte wonią krwi, pojawili się oni, kosmiczne rekiny. I w tym oto magicznym momencie kończymy dzisiejszy odcinek. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, słyszymy się w następnym. Trzymajcie się, cześć. Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.